Jak już Państwa informowaliśmy, Stowarzyszenie Kulturalne Winogrady zostało laureatem konkursu organizowanego przez Fundację Tesco Decydujesz, Pomagamy. Dzięki dofinansowaniu na osiedlu kosmonautów powstanie ogródek, w którym mieszkańcy będą mogli uprawiać rośliny. 1 czerwca koordynatorzy projektu odwiedzili Centrum Ogrodnicze Zawady, by wybrać warzywa i kwiaty do zasadzenia w ogródku. Zaczęliśmy przygotowywać się do trzeciego etapu realizacji tego projektu Nasz Ogródek, który został wygrany w programie Decydujesz, Pomagamy. I dzisiaj tutaj właśnie jesteśmy na zawadach. Robimy jakby taki rekonesans, co możemy przygotować, co możemy już zakupić na pierwszy etap, który będzie 9 czerwca. Także serdecznie zapraszamy. No i dzisiaj właśnie myślimy, co kupić. Pierwszy etap będą warzywa i może trochę kwiatów takich długoterminowych, wieloletnich, żeby ten projekt i te kwiaty rozkwitały z roku na rok. Także rozglądamy się, negocjujemy kwoty i zbieramy materiały. Nasz ogródek powstanie na terenie istniejącego już ogrodu na osiedlu kosmonautów, tuż przy administracji osiedla. W ogródku każdy mieszkaniec winograd będzie mógł posadzić zioła, kwiaty i inne rośliny. Tu odbywać się będą warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstanie też ścieżka edukacyjna. Na dobry początek członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Winogrady zasadzą w ogródku warzywa i kwiaty polecone przez specjalistów. Do obsadzenia skrzyń zaproponowaliśmy warzywa, między innymi pomidory, paprykę, ogórki, koper, seler, szczypiorek. Są to warzywa stosunkowo łatwe w uprawie. Myślę, że uda się ta uprawa i że będzie plon cieszący wszystkich, smaczny, zdrowy. Trzeba dbać o nie po prostu odpowiednio podlewając, nie przelewając i powinien być ładny plon. Będzie też coś dla oczu, czyli piękne, kolorowe kwiaty. Z kwiatów zaproponowaliśmy takie, które kwitną, czyli tutaj jest przynajmniej kilka odmian pelargonii, które będą się różniły pokrojem, kolorem kwiatów, goździki pachnące, bakopy, lobelie, takie wywieszające się kwiatki. Poza tym rośliny, które wprawdzie kwitną mniej okazale, ale bardzo ładne liście mają, komarzyce, które jeszcze na dodatek odstraszają komary, bakopa, która ładnie kwitnie, bluszczyk, który też zdobi bardzo ładnie swoimi liśćmi. Czyli powinno być ładnie, miło, przyjemnie. Mamy nadzieję. No i żeby wszyscy o to dbali, jeszcze mieszkańcy, prawda? Bardzo by było dobrze. Otwarcie naszego ogródka na osiedlu kosmonautów zaplanowano na piątek, 9 czerwca. Warto zarezerwować sobie czas i przyjść. Szczegółowy plan spotkania przedstawimy Państwu na początku tygodnia.